Muszę wam powiedzieć, że bardzo zaintrygował mnie dzisiaj jeden fragment z tej Ewangelii. I kiedy w ogóle pierwszym razem go rozważałem, to wręcz był to wstrząs, ponieważ on mówił o Jezusie mówiącym w ciemnościach. Co mówię wam w ciemnościach, powiedzcie w świetle. Dzisiaj trochę się tym zajmiemy w kontekście szerszym, no ale także pokażemy trochę szerzej to nauczanie, z którego wziąłem te dzisiejsze zdanie. Najpierw oczywiście idziemy do Jezusa. Panie Jezu Chryste, kiedy przychodzimy do Ciebie, aby Tobie powierzyć nasze życie, stajemy w modlitwie, jak każdego dnia i wołamy, napełnij nas mocą Ducha Świętego, bo jesteś jedynym Zbawicielem i Panem. A w 384 punkcie Katechizmu Kościoła Katolickiego czytamy: objawienie pozwala nam poznać stan pierwotnej świętości i sprawiedliwości mężczyzny i kobiety przed grzechem. I z ich przyjaźni z Bogiem wypływało szczęście ich życia w raju. Dziękujemy Ci za to wszystko, co dałeś nam poznać, abyśmy mieli nieco pełniejszy obraz, nasz Mistrzu i Panie. Amen. Posłuchajmy słowa. Nie jest uczeń ponad nauczyciela, ani niewolnik ponad Pana jego. Wystarczające uczniowie, aby stał się jak nauczyciel jego i niewolnik jak Pan jego. Jeśli Pana domu Belzebubem przezwali, ile bardziej domowników jego. Nie więc bójcie się ich, nic bowiem nie jest zasłonięte, co nie będzie odsłonięte, ani ukryte, co nie będzie poznane. Co mówię wam w ciemności, powiedzcie w świetle. I co do ucha słyszycie, głoście na tarasach. I nie bójcie się zabijających ciało, zaś duszy nie mogących zabić. Bójcie się raczej mogącego i duszę, i ciało zagubić w gehennie. Czyż nie dwa wróble za asa są sprzedawane i jeden z nich nie spadnie na ziemię bez ojca waszego? Wy zaś i włosy głowy wszystkie policzone są. Nie więc bójcie się, od wielu wróbli różnicie się. Każdy więc, który przyzna się do mnie wobec ludzi, przyznam się i ja do niego wobec Ojca mego w niebiosach. Który zaś wyparłby się wobec ludzi, wyprę się i ja wobec Ojca mego w niebiosach. Witajcie kochani, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przyznam się przed wami, że w ogóle lubię 13 każdy dzień miesiąca, dlatego że kiedy rzeczywiście zobaczyłem, że w samolotach wielu linii lotniczych nie ma 13 krzesła, kiedy pierwszy raz się spotkałem z autentycznym brakiem w windzie przycisku, że się jedzie na 13 piętro, bo po 12 było 14, to zobaczyłem, że ta rzeczywistość duchowa robi wszystko, żeby ta 13 kojarzyła nam się z jednym, z jakimś lękiem, jakimś strachem, tak jak kot ma się nam czarny przebiegający drogę kojarzyć z nieszczęściem, podczas gdy kot przebiega drogę, to dlatego, że chciał przebiec drogę. 13, no powiedzmy sobie wprost, szczególny dzień, w którym Maryja, dla nas katolików bardzo ważna osoba, no, dawała przesłanie światu, Fatima. No właśnie, no ale idziemy do Ewangelii. Co my w tej Ewangelii dzisiaj mamy? Przede wszystkim mamy nazwanie Pana domu Belzebubem. W jednym z filmików, który dzisiaj też podlinkuję, doświadczyłem tego na sobie i chyba do końca nie byłem przygotowany na to, bo to bolało. Chociaż wiedziałem, że no, nawet jeżeli kogoś w taki sposób to dotknęło, co zrobiłem, i tak wyraził swoje emocje, to ja nie byłem przygotowany na wyrażenie wobec mnie takich emocji, bo pierwszy raz się z czymś takim spotkałem. Jezus jest
często nazywane w najróżniejszy sposób, nazywają go po 30 latach życia tym, który się narodził z nieprawego łoża, więc jak musiała się czuć Maryja, jak musiał się czuć Józef, myśmy się nie narodzili z nierządu, mówią do Jezusa, kiedy on im coś tłumaczy. To jest ciekawe doświadczenie. Albo to, o którym mówił w innym miejscu, że przez Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy. No tutaj mówi o tym, że jeżeli pana domu tak nazwali, to i domowników tak nazwą. Nie bójcie się ich. I bardzo mnie inspiruje ten fragment, muszę wam powiedzieć, bo tutaj wydawanie do synagog, do Sanhedrynów, to jest przede wszystkim także odniesienie do tego wszystkiego, co się dzieje w pierwotnym kościele, bo to trochę się zmieniło, jakby nie patrzeć. To nie jest tak, jak oni tam przeżywali w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, to co przeżywali, jeśli chodzi o prześladowanie. Natomiast intryguje i zaciekawia mnie to, co jest w 27 wersecie. Pierwszym razem, jak ten fragment rozważałem w wersji interlinarnej, czyli ta Biblia, z której korzystamy, to wręcz mnie powaliło. Co mówię wam w ciemnościach, powiedzcie w świetle. I co do ucha słyszycie, głoście na tarasach. Co mówię wam. Ciekawa sprawa. To, co Jezus mówi w ciemności, my mamy rozgłaszać. Dwie rzeczywistości. Po pierwsze, w ciemności możemy usłyszeć Jezusa. Po drugie, że Jezus mówi na ucho. A skoro mówi, jest to spójne z tym, co mamy w Izajaszu, że moje myśli nie są myślami waszymi, no to wiemy, w jaki sposób mówi. A po co mamy rozgłaszać? Ano po to, żeby obwieszczać, żeby zwiastować, żeby pokazywać, o czym mówi święty Paweł potem w pierwszym liście do Koryntian, w 14 rozdziale. Bo przypuśćmy, bracia, że przyjdzie na wasze zgromadzenie człowiek niewierzący, zostaną odkryte zamysły jego serca, upadnie na ziemię i odda chwałę Bogu. No, to jest między innymi ta ranga zwiastowania proroczego, do którego mamy przynajmniej dojść w jakiś sposób rozumowo, jeśli nic więcej nam nie zostaje, jeśli nie potrafimy się z tym zmierzyć jakoś więcej na poziomie próby pokazywania tego, co Pan robi w nas. I chwilę później to przesłanie, że no, jesteśmy w rękach Ojca, że cokolwiek by się działo, Bóg to widzi, że właściwie my jesteśmy kimś bardzo ważnym i cennym w jego oczach, że to nie jest tak, że On nie widzi nawet tych trudów, cierpień, bólu i wszystkiego, co się dzieje, że tak naprawdę to wszystko, co się dzieje, ma głęboki sens. No właśnie. I dlatego to wezwanie. Kto przyzna się do mnie wobec ludzi, przyznam się ja do niego wobec Ojca mojego w niebiosach. Z tym, że wiecie co? To niezrozumienie, bo kiedy apostołowie się przyznawali do Pana Jezusa? Czy oni niewierzącym, przepraszam, sypali solą egzorcyzmowaną po oczach, okładając ich różańcem? Albo wzywając ich do nawrócenia na zasadzie nie spotykając się z człowiekiem? Kiedy, w którym momencie oni przyznawali się do Jezusa? W momencie, kiedy ich o Jezusa pytano. Dlaczego? Kiedy mieli zdać z nadzieję z tego, jak żyją. A my nie tylko często nie zdajemy nie dajemy świadectwa przez to, jak żyjemy, ale idziemy i dziwimy się, że ludzie chcą nas, że ludzie nas odrzucają, kiedy my nie mamy argumentów, które by powodowały ich wiarę. No bo jeżeli idziemy bez argumentów, to ktoś pyta, dlaczego ja mam wierzyć? Powiedz mi, dlaczego ja mam wierzyć? Co ma stanowić podstawę mojej wiary? No bo człowiek jest istotą rozumną. Jeżeli ma wierzyć, to z jakiegoś powodu. I okazuje się, że my nie mamy, słuchajcie, argumentów bardzo często przekonywujących czy pokazujących Boga takiego, jakim jest, żeby ta osoba mogła podjąć decyzję wiary. Dlaczego my mamy rekolekcje na przystani z Jezusem, które przygotowują nas do samej ewangelizacji? Dlatego, że szukamy argumentów, żeby stać się wiarygodnymi świadkami dla świata, do tych, do których Bóg nas posyła.
Może tak powiem, że, bo to jest dużo, dużo teorii w tym momencie, w którym, o czym mówię. To, na co szczególną uwagę zwraca spośród różnych innych cech pokazywanie Jezusa, pokazywania Boga przychodzącego papież Franciszek, zwraca uwagę na łagodność. I mówi, że łagodność, z jaką będziemy wychodzić do świata, nie zaatakowanie w żaden sposób świata, łagodność, jakiej ten świat potrzebuje. Chodzi o merytoryczne pokazywanie argumentów. No powoduje, że ludzie są w stanie te argumenty przyjąć, że oni są w stanie się z nimi zmierzyć, że oni są w stanie powiedzieć, wow, jeżeli to tak jest, to ja chcę. Kiedy przedstawiamy Boga, który kocha. Czemu ciągle o tym Bogu, który kocha? Bo to jest Bóg Biblii. To jest Bóg, któremu zależy na każdym człowieku. To jest podstawowy, fundamentalny punkt przesłania Ewangelii. To dopiero potem, kiedy człowiek odkrywa, że Bóg jest miłością, odkrywa swoją grzeszność w świetle tej miłości. Odkrywa, że Bóg go nie pozostawił. To jest krok po kroku Ewangelia. W całej tej beznadziejnej sytuacji grzechu, tylko że za niego umarł, przyszedł na świat, zbawił go. Czyli człowiek ma możliwość, bo taką dał mu Bóg, powiedzenia: tak, Boże, ja chcę uznać mój grzech, ja chcę zobaczyć, że ja potrzebuję Zbawiciela. Ja chcę zaprosić Cię do mojego życia. O to prosi Bóg, żebyśmy taką Ewangelię zanieśli światu. Oczywiście, czy możemy coś zrobić w sytuacji, w której ktoś odrzuca? No pamiętajmy, że kiedy Jezus zwiastował Ewangelię światu, czyli dawał bardzo jasne przesłanki o tej miłości Boga, pokazywał, że to działa, to nawet w Gerazie byli ci, którzy powiedzieli: nie chcemy takiego Boga, i on się wycofał. I on nie puszczał na nich: chcesz, powiemy, a piorun spadnie i zniszczy. Nie, no nie. Mam nadzieję, że chociaż trochę jakby nas ukierunkowałem wszystkich. Jeżeli ktoś będzie ambitny, zapraszam, żeby z dokumentów papieskich wypisać przynajmniej kilka fragmentów o łagodności. Bo te fragmenty łagodności pokazują, jacy mamy być jako chrześcijanie, co wcale nie oznacza, że my wypieramy się prawdy. Żeby to było jasne. Można powiedzieć o tym, że nie zgadzam się na aborcję, eutanazję, ale powiedzieć to z pełną miłością. Można powiedzieć, że nie zgadzam się na konkretne rzeczy, ale w kontekście sytuacji, w których każą mi zdać sprawę z tego, w co wierzę i za czym staję. Natomiast to jest już katecheza. My w istocie mamy zanieść najpierw Jezusa, czyli kerygmat. Dobra. Starczy. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Subskrybujemy, lajkujemy. Zobaczcie, co dzisiaj przygotowałem w opisie. Dziękuję Wam za zrzutkę i jak Bóg da, do zobaczenia jutro.